Hello and welcome back to Witcher 2. Something happened to my game. What I mean is, yeah, guards still aggro me. This might be because I one shot the mage, but I wasn't imprisoned. And instead, I was looking for sewers, and we are kinda in the middle of city. So yeah, there's that. Teraz mi to mówicie? Nie pracuję z czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Wiedźmin Geralt! Co za spotkanie! Możemy porozmawiać? Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lokmuin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. This is first thing for... Tell me more. Czas nagli, do rzeczy. Czarodziejka wyjaśni ci wszystko. Właśnie do niej idziemy. Ja tylko powiem, że chodzi o Ebderhenę. O jego pracownię, bo Ebderhena nie żyje. Okej, okej, let's go back to that potion you gave me back in Flotsam. Pamiętacie eliksir, który dostałem od was we Flotsam? Oczywiście. Jak idzie eksperyment? Były jakieś efekty uboczne? Albo jakieś interakcje z innymi specyfikami? Jak piję wódkę, to na języku rosną mi włosy. Nice. Who is Darhena? Darhena? Co Darhena robił w tym mieście? Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że badał historię Lokmuin. Interesował go zwłaszcza upadek Wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? Tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebderhenie. Doktoryzowałem się z Ebderheny. Droga do pracowni prowadzi przez kanały. Who is the sorceress? Znam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. That's interesting. W takim razie miło się gawędziło. Cynthia. Nazywa się Cynthia. Her? Oh, some different Cynthia. Nope, that's Cynthia. Really, you remember her from that? Okay, I'll help you. Pomogę wam. Nie pożałujesz. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Okay, I mean, what can go wrong, right? 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 Here or lower? That goes long, wait. Przebiliśmy się we właściwym miejscu. Ciszej. Okay, I'll quick save here. Because I'm curious what happens. Bądź gotów. To on zabił Vanhemara. I wielu innych czarodziejów. Wiem, kto to jest, Cynthia. Masz tupet, żeby przebywać w tym samym mieście co Filippa i nawet nie zmienić imienia. Filippa wypadła z gry. Została aresztowana. A ja miałem nie żyć, ale żyję. Błąd. Poważny błąd. Proponuję układ. What are you looking for? Czego tu szukacie?
W pracowni Darheny wciąż mogą być księgi i dokumenty potrzebne Cesarskiej Akademii Nauk. To nawet nie było zabawne. Kłamiesz. Nie wiadomo, co znajdziemy w pracowni. Darhena był utalentowany, ale był też dziwakiem. A co macie nadzieję znaleźć? To tajne. Nie mogę powiedzieć, ale niezależnie od tego potrzebujemy pomocy. Pracownia znajduje się pod obozem Redani, do którego nie mamy wstępu. Chcieliśmy przejść kanałami, ale nie damy rady bez wojowników. How to enter the Nilfgaardian camp? Jak dostać się do obozu Nilfgaardu? Jest jedno wejście. Potem długi, wąski korytarz pełen straży. Nie przekradniesz się. Renwald Ep Madsen nieprzypadkowo wybrał to miejsce. Gdzie trzymacie Triss? W głębi obozu, pod starym zrujnowanym budynkiem. Pomożesz mi ją uwolnić. Nie ma mowy. Lepiej od razu mnie zabij. Nie masz pojęcia, co się robi z podwójnymi agentami w cesarskim wywiadzie. Where is Triss? Nie rozumiesz sytuacji. Zmieniłaś Triss w kawałek zimnego kamienia. Już samo to wystarcza, bym musiał się powstrzymywać przed zrobieniem czegoś naprawdę paskudnego. Jest cała i zdrowa. Dekompresja przebiegła bez komplikacji. A przesłuchanie po dekompresji? Bo przecież było przesłuchanie. Nadzorowałem je osobiście. Prezentacja narzędzi i kilka śniców wystarczyły, by zaczęła zeznawać. A few bruises. Oh. Maskry. Aż mu się więcej nie odzywać, albo go zabiję. Adalbert, milcz. To rozkaz. Wiedźminie, pomóż mi wykonać misję, otworzyć pracownię Darheny. A w zamian? Czytałam raporty wywiadu. Znam twoją przeszłość. Jest tam coś bardzo ciekawego, o czym nie pamiętasz. Mogę cię zmusić. Nie, nie możesz. Będziesz mnie torturował? Oboje wiemy, że nie. We'll come back to that. Jeszcze do tego wrócimy. The deal you mentioned. Jeśli chodzi o twoją propozycję. Fine. Niech będzie. Pomogę wam otworzyć pracownię. W zamian powiem ci wszystko, co mogę. Umowa stoi? Stoi. Mogą to być utopce? Albo pokrewny gatunek? A może inne monstra, które... Taki już jest ten świat. W kanałach są potwory. W ogóle zwykłe zgnilcie. Uważajcie. I don't know. Whoa, they hit hard. Why don't they hit so hard? I have right. No, I have the right. Whoa. Okay, okay. Burn. He's going to go. I think there's something wrong with my armor, because... Let me check... This one's definitely better. Yep. This one doesn't matter. Okay, and some enhancements. Armor plus 2. Damage. Please, resistance. And this, please. Thank you. Do we have any better sword? Actually, we can equip those and those. They do. And I'm gonna save. By the way... Let's drink swool. And this as well. Yeah, I think it's enough.
Yes, I finally started using potions, really. Ooh, this is a big one. They hit so hard, why? Okay, that one hit is one. I did mess with the people they sent me. Jestem pod wrażeniem. Wywiązuję się ze swojej części umowy. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. Bądź spokojny. Please don't go in there. Appropriate approach. Ah, run! Ruxa. Whoa. Is this another level to raids? There's still three of them, and I would like to hit them all at once if possible. Or maybe banshees. Those can be like banshees. Oh, there's only one left. I mean, for the meteorite. Why not? No, I'm not taking a pickaxe. Where are we? Where I wonder is the laboratory entrance, really? This is closed. No! Nie jestem szczupem, żeby po kanałach latać. Czego szukamy? Jakichś grobów ponoć. Ty, może coś da się uszczknąć dla nas? Zawrzyj gębę, sierżant usłyszy i wpadniemy w gówno. Ale pomysł dobry. Mamy towarzystwo. Redańskie skurwysyny! Maybe you shouldn't be shouting. Gdzieś tu musi być wejście. O ile nasi eksperci są wiarygodni. Ebderhena zajmował się iluzjami, między innymi. Eksperymentował też dużo z golemami. Ponoć można było z nimi rozmawiać. Poezji wprawdzie nie rozumiały, ale... Skończcie z tymi zachwytami. Tak, to iluzja. Znalazłam punkt zaczepienia zaklęcia. Odsuńcie się! I'm not doing anything. Mogę stać przed ogniem, albo przed jak ryba. Chociaż nie mam igły, mówią, że przeżywam. Czym jestem? Ostrożnie z odpowiedzią. To może być pułapka. Typowe dla Ebderheny. Był geniuszem, ale miał skłonność do złośliwych żartów. Zupełnie jak dziecko. Zatem grupa dorosłych znawców tematu powinna dać sobie radę. Owszem, to trywialne. Really? Odpowiedź brzmi ból. Odpowiedź nieprawidłowa. Niemożliwe! Oh, well. Tyle lat wspólnych badań!
Po cóż nam to było? Będę krótki lub długi. Przyjdę nocą lub w dzień. Piękny lub paskudny. Lecz tylko twój. A dream? Or death? Śmierć. Odpowiedź. Nieprawidłowa. Ja. Okay. I'll be ahead of you. Oh, short or long. Yeah. Tyle lat wspólnych badań. Try that again. Będę krótki lub długi. Wasn't the type I come out now in daytime. Short or long, but choose a long. Essential. I am. An idea? W dzieciństwie był dobry w zagadki. Darujcie, ale ja nie wezmę w tym udziału. Na zapiecku leży leń. Nic nie robi cały... Dzień. Dzień przychodzi w nocy lub w dzień? Przecież to nie trzyma się kupy. Dzień może być krótki lub długi. Jak cień. Tyle, że cień nie może być piękny lub brzydki. A dzień owszem. Jest też powiedzonko, mieć swój dzień. Ale nie wszystko się zgadza. Gdy byłam małą dziewczynką, graliśmy na fanty. Tutaj stawką jest życie. Okej, okay, I would say... Dream. Okej, okay, repeat. Możemy prosić o powtórkę zagadki? Będę krótki lub długi. Przyjdę nocą lub w dzień. Piękny lub paskudny. Lecz tylko twój. Dream? Sen. Odpowiedź. Prawidłowa. Dobrze idzie. Nie wszyscy mogą tak powiedzieć. There's gonna be more. Ktoś tu był przed nami, całkiem niedawno. Don't you wanna see what's in here? Proszę, proszę, konkurencja! Oh, wow. That was... Could you use the sign? And I never using horrible weapon. Is it Hydra here? Whoa. I need to get 1.8 bubbles. Sytuacja się skomplikowała. Zeszł bezpośrednio ze swojej dzielnicy. Blöde Nordling. Let's see. The Gnomes of Mahakam. Oh, I'm... Okay, let's read that in a minute. In the north, gnomes are widely known to inhabit Mahakam, where they coexist in full harmony with dwarves without any of the discord that usually arises when two races settle a single area. Both the gnomes and dwarves, the mountainous region make a living by mining and processing the untold mineral riches found there. Yet the mountains, hills and vales of Mahakam are not home to the largest gnome population. That honor belongs to Tir Toshair, where the diminutive creatures produce legendary weapons that are then exported both north and south. The famous Gruhers, forged according to Gnomish technology, are reputed to be the best blades in the world.
Though less known than the swords themselves, the blast furnaces and steam hammers which the gnomes and dwarves used to smelt metal and wood alloys deserve the same admiration. Few know that Tyr Toshair became a leading exporter of beautiful opals after an earthquake revealed thick seams of the precious minerals. Gnomes are unrivaled masters of the jewel's craft, and Mount Anur, the slope of which collapsed to reveal the deposits, is now called Treasure Mountain, as the opal is mined directly from one of its faces. And that is gonna be it for today. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!